Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o relacjach Konfederacji z kobietami i o imprezie księży, na której wspólnie ochrzcili pewnego niewinnego chłopaka. Zaczynamy. Cała Polska, szanowni państwo, ekscytuje się tym, że PiS tak straszy uchodźcami, po czym na lewo wpuszcza ich do nas najwięcej w Europie. No i najgorsze dla PiSu w tym wszystkim jest nie to, że ich nawpuszczali, tylko że nie robią tego wszystkiego, czym PiS tak straszy. Czy popierasz przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki na lewo, zgodnie z mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację PiS? Cholerne lewaki. Trudno to przebić, szanowni państwo, ale spokojnie. Kto ma nie spać, ten nie śpi i do akcji wkracza uśpiony, czy raczej wiecznie śpiący Janusz Korwin-Mikke, który jak zwykle przed wyborami musi coś odwalić i tak też jest i tym razem przed wyborami. No ten człowiek cały czas jest poważnie niedotleniony. W każdym razie pan Janusz, na którego tak chętnie głosują młodzi kucelaniści, nie raz, nie dwa wspominał o tym, że kobiety uważa za głupsze czy gorsze. To nie jest wyjęte z kontekstu. No a teraz przeszedł do konkretów i wsparł fundację Patriarchat. Co to znaczy, szanowni państwo? Patriarchat w ramach przypomnienia, tak w skrócie, to taki ustrój, w którym mężczyzna ma wszystko i może wszystko, a kobieta niewiele albo nic. No może siedzieć w domu, gotować, zajmować się dziećmi, sprzątać, ale w sumie jej syn i tak ma więcej praw i szacunku niż ona. Generalnie świat idealny dla inceli, konfederatów, kuców, onanistów i smutnych pitoków. No o ile te wszystkie grupy społeczne to nie jedna i ta sama grupa. Mimo że Bosak i Mentzen próbowali skupić swoich wyborców wokół tematów okołopodatkowych i schować na jakiś czas Korwina, no to ten nie byłby sobą, gdyby schować się dał. I tuż przed wyborami odpalił swój ukochany protokół 1%, czyli robi wszystko, żeby mieć jak najmniejsze poparcie. Pan Janusz wsparł fundację właśnie Patriarchat. Hasło tej fundacji brzmi: mężczyźni wracają do gry! Nie wiem, skąd wracają do jakiej gry, no bo generalnie sytuacja mężczyzn w naszym kraju jest o niebo lepsza od sytuacji kobiet. Mężczyźni zarabiają w tych samych sektorach średnio aż 14% więcej niż kobiety, no i nikt nie traktuje ich jak inkubatory na dzieci. W każdym razie, szanowni państwo, na konwencji fundacji, którą ochoczo wspiera Korwin i którą zaszczycił swoją obecnością, padło wiele naprawdę interesujących i ciekawych słów. Warto je pamiętać przy urnach wyborczych. Panowie, w większości zresztą członkowie Konfederacji, zgodzili się w czasie konwencji, że od kobiet należy wymagać kobiecego zachowania. Mają to egzekwować od nich swoją wolą i tym, że są lepsi. Do cholery. Uzgodniono, że jest dobrze, kiedy mężczyźni nie traktują należących do siebie kobiet jak partnerów, ale jak część swojego dobytku. Czym jest dobytek, szanowni państwo? Otóż pan Korwin i spółka chcieliby traktować swoje żony czy partnerki jak na przykład toster. Ale na całe szczęście, już spokojnie, uspokajam. W idealnym świecie tej ekipy panie by miały odrobinę wyższy status niż zwierzęta domowe. Chociaż wiadomo, i psa i żonę można by porządnie zlać. Kuce zgodziły się co do tego, że problemem w kraju jest edukacja, która zupełnie olewa mężczyzn, ich potrzeby, ich interes. W tym wypadku niewielki, bo niewielki, ale interes. Według nich w szkołach nie ma nauczycieli, a są jedynie nauczycielki, które faworyzują uczennice. A tak być nie może, bo przecież chłopcy są najważniejsi, a żeby chłopiec był chłopcem, to musi odnosić sukcesy. To jest jego sens życia. Kobiety tam se mogą coś ugotować, książki kucharskie, wiadomo, i się cieszyć, ale jeśli łaska, to w ciszy, a mężczyzna ma zdobywać i wygrywać, a nie jakieś tam ciamciaramcia do cholery. W czasie konwencji ustalono również, że dawanie kobietom prawa głosu to w zasadzie wspieranie lewicy, a to jakże to? Tak być nie może przecież. Panowie chcą też zlikwidować wszelkie wsparcie dla samotnych matek oraz zabronić żłobkom czy szkołom priorytetowe traktowanie dzieci tych kobiet przy rekrutacji. Czyli samotnym kobietom ma być źle, ale za to ich dzieciom ma być fatalnie. Chłopcy chcieliby karać kobiety za urodzenie dziecka z wadą. Wnioskują też o utratę obywatelstwa za urodzenie dziecka mężczyźnie, który nie byłby Polakiem. Czyli jak panie, nie daj Boże, zakochają się w obywatelu innego kraju, no to dziękuję, do widzenia, z naszego plemienia naura. Oczywiście, jak żeby inaczej, amnestia i umorzenie wszelkich długów dla mężczyzn w więzieniach za sprawy alimentacyjne. No bo to wiadomo, to raczej baba powinna wychowywać dziecko, no i dopłacać mężczyźnie za to, że ten w ogóle niegdyś zechciał wpaść wieczorem do jej łóżka, by ją wytarmosić porządnie. Według fundacji kobiety są zbyt łagodnie traktowane w sądach, dlatego kary dla nich za te same przestępstwa, które popełniają mężczyźni, powinny być zdecydowanie wyższe. Co tam dalej, szanowni państwo? Co tam te łobuziaki nawywijały jeszcze? Obowiązkowe badania DNA przy porodzie, no bo ci pewni siebie, prawdziwi mężczyźni, traktują wszystkie kobiety jak oszustki. Chłopcy twierdzą jednak, że nie będzie to naruszenie niczyjej prywatności, no bo przecież jak policja bada wszystkich kierowców alkomatami, no to nikt nie ma pretensji czy obiekcji. No i to jest, szanowni państwo, bardzo fajne porównanie. Wow!
Fundacja wzdycha również do talibów, bo chłopaki tęsknią za czasami, kiedy można było traktować swoje kobiety, swój dobytek, jak ponoć swego czasu Michał Adamczyk. No i co chyba już oczywiste, panowie chcieliby odebrać paniom czynne oraz bierne prawo wyborcze. Sam Korwin natomiast roztoczył nad kolegami wspaniałą wizję sułtanatu, jak w Brunei, gdzie haremy bogaczy to rzecz normalna, tak jak i, prawda, kamieniowanie. Szanowni Państwo, to jest niesamowite. Generalnie, Szanowni Państwo, pamiętajcie proszę, Konfederacja to nie tylko w teorii prostsze podatki, super TikToki o finansach i piwko z Mencenem, a prawdziwe piekło kobiet, mniejszości zamykane w więzieniach, katolicki szariat, no i śpiący za nasze pieniądze w Sejmie Korwin. Przypomnę, że jego aktualna żona jeszcze do niedawna zwracała się do niego per pan. Polityk uważa, że ciupcianko z 12-latką jest okej, że generalnie tego rodzaju skrzywienia są w porządku i twierdzi, że jak nie krzyczy, to widać tego chce. Pozdrawiam jego żonę. Osobiście wolałbym, żeby jedyne, o czym Korwin mógł w ogóle decydować, to to, czy sam sobie zrobi dobrze. Przypomnę, szanowni państwo, że dobytkiem można handlować, można nim się wymieniać, no i dobytek można oddać do punktu skupu. I tak się zastanawiam, szanowni państwo, bo żona Korwina kandyduje w tych wyborach. Czy to nie za wiele? Czy ona nie jest na to przypadkiem za głupia? I jak to ma się odbyć, skoro realnie w przyszłości ma nie mieć czynnego ani biernego prawa wyborczego? O co tu w ogóle kurde chodzi? Jestem ciekaw waszego zdania w tym temacie. O co tu w ogóle chodzi? Ten kanał zdecydowanie jest chętniej oglądany przez mężczyzn, ale jestem ciekaw zdania wszystkich, tym bardziej, że teraz czas na witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki, a w nich między innymi dalsze problemy Michała Adamczyka, parówki Patrycji, no i paru księży, którzy nie potrafili się powstrzymać przy pewnym młodym człowieku. Wspaniała historia, ale najpierw czas na reklamę, szanowni państwo. Jeżeli lubicie się zabezpieczać, to fantastycznie! Przedstawiam wam Surfshark, czyli najlepsze zabezpieczenie w internecie. Surfshark to wirtualna sieć prywatna, czyli VPN, która zapewnia prywatność i bezpieczeństwo właśnie. A jak to robi? No otóż ukrywa wszystkie wasze dane i wszystko, co robicie w sieci. Oczywiście to wszystko w słusznej wierze. Ja na przykład korzystam ze Surfshark, kiedy chcę zobaczyć w serwisach streamingowych filmy, które nie są dostępne w Polsce, dzięki czemu no, obejrzałem już chyba wszystkie południowo-koreańskie nagradzane na festiwalach filmowych produkcje, a tamtejsze kino, kurczę, kocham. Surfshark pomaga też omijać cenzurę rządową, także jeżeli interesuje was, co się naprawdę dzieje aktualnie w Polsce, no to Surfshark jest idealnym narzędziem właśnie dla was. Link do pobrania tego VPN-a zamieszczam w opisie odcinka, a z kodem WITAM z dużej litery oczywiście zyskujecie aż 3 miesiące za darmo. Policja. Jak państwo pamiętają, w grudniu 2022 roku pan Jarosław Szymczyk, komendant główny policji w swoim gabinecie, prawda, odpalił się. Dokładnie odpalił głośnik, który okazał się być granatnikiem, który otrzymał od swojego odpowiednika z Ukrainy. No, niestety pan komendant, najważniejszy funkcjonariusz policji w naszym kraju, nie potrafił rozróżnić głośnika od granatnika i rozwalił nim pół komendy, czym tylko utwierdził polityków PiSu, że na lepszego komendanta nie mogli trafić, więc posadę zachował. Teraz światło dzienne ujrzały zdjęcia z tej niesamowitej imprezy i warto zauważyć, że na zdjęciach wyraźnie widać, że były aż dwa głośniki, więc dobrze, że nie odpalił imprezy w stereo. W każdym razie, z taką policją, szanowni państwo, przestępcy w ogóle nie są potrzebni. To w ogóle, a na co to komu? TVP. Ostatnio mówiliśmy sobie o Michale Adamczyku, który zaliczył najwyższy układ kart po tym, jak dzięki Onetowi wyszło na jaw, że swego czasu hobbystycznie zajmował się laniem koleżanki. Ponoć ma jeszcze inne ciekawe zainteresowania do dzisiaj. Dziennikarz postanowił pozwać wydawnictwo Ringer Axel Springer, autora artykułu, oraz panią Karolinę Pajączkowską, która z radością przyjęła pozew. Dziennikarka cieszy się, że będzie mogła wreszcie odtajnić wszystkie dowody, a opinia publiczna dowie się o szantażach, poniżeniach i innych niecnych praktykach pana Michała. Także czekamy, aż pani Karolina solidnie strzeli z ucha. Kto wie, może nawet pana Michała pozbyć się uda. Dąbrowa Górnicza. Dziwny jest to sposób na utrzymanie celibatu, muszę przyznać. Otóż kilku księży z Dąbrowy Górniczej zorganizowało imprezę życia. Jak wiadomo, na imprezach tego typu nie może zabraknąć córy Koryntu, nocnego motylka, kapłanki miłości. Choć w tym wypadku był to akurat kapłan miłości. Szok! Niby wszystko się zgadza, szanowni państwo. Księża, kapłani, tu tego, pukanko. No normalny wieczór z życia duchownych. Problem w tym, że zaproszony i opłacony chłopak w pewnym momencie zabawy zemdlał. Być może nie był przygotowany na taką ilość kropideł jednocześnie. Na miejsce zostało wezwane pogotowie. Niestety panowie po chwili chyba się rozmyślili i medyków na imprezę nie wpuścili. Dopiero przyjazd policji zmusił duchownych do uchylenia rąbka tajemnicy, co tam się naprawdę odwala. Na usprawiedliwienie powiem tylko, że wyjątkowo wszyscy byli pełnoletni. Szok i niedowierzanie. Księdzom grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy, zaś tamtejszy biskup powołał specjalną komisję, która ma ustalić okoliczności zdarzenia. Ja nie wiem, co tam, szanowni państwo, jest jeszcze do wyjaśniania. No chłopaki dali sobie porządnie w jajo. Dobrze jest.
Zdrowie. To niezwykła historia, szanowni państwo. Pani Felicja jakiś czas temu zapadła w śpiączkę w trakcie rządów Platformy. Miała ta nieprzyjemność wybudzić się akurat w połowie rządów PiS, no i delikatnie mówiąc jest wkurwiona. Jak mówi, od zawsze nie lubiła PiS, odpowiedzą za to, co zrobili. To kłamcy, oszuści i złodzieje, a Kaczyński jest niewyrośniętym wodzem, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Operuje kategoriami przeszłości, uważa, że powinna być jedna partia i jeden naród, jak za Hitlera. No i trudno się nie zgodzić, w sensie z panią Felicją oczywiście, nie z Kaczyńskim. Religia. Moja ulubiona kato influencerka Natalia Ruś, czyli Naika, swego czasu cieszyła się z tragedii pani Izabeli z Pszczyny. Teraz stwierdziła, że kobiety w ciąży nie powinny się kitwasić, bo to brudzi duszyczkę dziecka. Że jak rozumiem, mężczyzna po prostu chcąc, nie chcąc, tę duszyczkę tam dopycha, tam tłamsi tym swoim pitokiem. Na całe szczęście do słów influencerki odniósł się ksiądz Sebastian Picur, ci też nie mają już co robić. Ksiądz uspokoił, że w czasie ciąży można się spokojnie kitwasić, na prawo i na lewo się można, a kitwaście się ile wlezie, nie zagraża to w żaden sposób duszy dziecka. Ale jak tak podobno dopchasz, to później trudniej wychodzi. Miłość. Niemiecka modelka i influencerka Teresia Fischer, mając zaledwie 24 lata, po długich namowach swojego męża postanowiła poddać się zabiegowi wydłużania nóg. Namawiał ją, bo to go kręciło i to mu się, kurde, podobało. I poprzednia jego ukochana również miała długie nogi, więc pani Fischer postanowiła sprostać wymaganiom męża i dzięki zabiegowi przybyło jej aż 14 cm. No i tu, proszę państwa, szok i niedowierzanie. Otóż mężczyzna po tym, jak jego ukochana urosła do tych wymarzonych 184 cm wzrostu za 128 tysięcy funtów, porzucił ją. Czas na chwilę powagi. Skup się! Dziś zachęcę państwa do wsparcia 17-letniego Michała, którego w skrócie kręgosłup zwija się w literę S, dosłownie. Bardzo zaawansowana skolioza, którą da się wyleczyć tylko operacyjnie i to aktualnie we Włoszech. Także zachęcam was do wsparcia. Link oczywiście w opisie odcinka. No i trzymamy kciuki i pozdrawiamy Michale. Żywność. Pewna sieć dyskontów co chwila wprowadza do swoich sklepów jakieś gangi pluszaków. Powiem szczerze, nie wiem, o co chodzi, ale to nie do mnie skierowana jest ta oferta. W najnowszej edycji pluszaków znalazły się m.in. tostowy chleb, rogalik czy krem czekoladowy. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak można przedstawić w formie pluszaka krem czekoladowy, tak żeby nie przypominał kupy. Ale nie o tym. W gangu znalazła się budząca największe kontrowersje parówka Patrycja, szanowni państwo. I nie chodzi o jej skład. To nie budzi akurat kontrowersji, a o to, że w szkołach wszystkie patrycje mogą mieć przez nią przewalone. Wiadomo, takie proste skojarzenie, parówka, patrycja, tu, tego, no może być różnie, może być ciężko. Rodzice zwracają również uwagę, że dyskont, promując takie parówy zamiast na przykład zdrowych marchewek czy innych zdrowych produktów, wspierają w tyciu nasze dzieci, znaczy wasze, nie moje, moje nie tyją. Przypominam, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, a co czwarte z nich ma nadwagę. Swoją drogą, parówka Patrycja tak wszystkich szokuje, a jej kolega, jedno jajko Julek, w ogóle nikogo nie dziwi. Religia. Jak wiadomo, chętnych do chodzenia na lekcje religii jest z roku na rok coraz mniej. Pewnie z podobnego powodu, dla którego coraz mniej osób nie umie pisać, czy nie umie korzystać ze sztuczców. Czyli świat idzie do przodu, ludzie się kształcą, ludzie zaczynają myśleć często samodzielnie nawet. Na szczęście, na tę przypadłość ludzkości rozwiązanie znalazła pewna katechetka z Sopotu. Na jej lekcje zapisało się ledwo troje dzieci. Kobieta postanowiła więc zawalczyć o frekwencję i tak oto przyszła na lekcję wychowawczą i zapowiedziała dzieciom, że kto nie przyjdzie na jej zajęcia, temu grozi śmierć. Proste. Szok i niedowierzanie, szanowni państwo. Frekwencja na jej lekcjach religii nie wzrosła. Dzieci nie żyją. Nie, kobieta została upomniana przez dyrekcję. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Bardzo przepraszam, że się tyle śmiałem. W sumie nie wiem dlaczego. My się widzimy za tydzień, a teraz już nie witam. A żegnam państwa bardzo serdecznie.